Sklepy będą otwarte we wszystkie niedziele. Media obiegła informacja, jakoby rząd miał zrezygnować z zakazu handlu. Wszystko przez obecnie panującą pandemię koronawirusa. Sytuacja jest niezwykle poważna. Ekspert, który zabrał głos w tej sprawie, nie ma żadnych wątpliwości. Sklepy, z uwagi na ostatnie postanowienia rządu, już wkrótce będą przeżywały prawdziwe oblężenie. Patrząc na sytuację sprzed kilku miesięcy, można spodziewać się ogromnych kolejek oraz problemów ze zrobieniem niezbędnych zakupów. Ekspert znalazł rozwiązanie tej sytuacji, przyznał, że konieczne jest. Chcielibyście przywrócenia handlu w niedzielę? Sklepy już wkrótce będą otwarte w każdą niedzielę? Dramatyczna sytuacja epidemiologiczna, która budzi niepokój Polaków w ostatnich tygodniach, skłoniła rząd do podjęcia niespodziewanych decyzji. Wraz z kolejnymi rekordowymi danymi na temat zakażeń, które potwierdzono w ciągu ostatniej doby, seniorzy, tak jak wiosną, będą mogli robić bezpieczniejsze zakupy w określonych godzinach. W tym czasie do sklepów, drogerii i aptek nie będą miały wstępu osoby, które nie ukończyły konkretnego wieku. Ekspert postanowił zabrać głos na ten temat. Zwrócił się do władz z apelem o przywrócenie handlu w każdą niedzielę. W innym wypadku portfele Polaków mogą być w poważnym niebezpieczeństwie. Sklepy będą musiały respektować godziny dla seniorów już od czwartku, 15 października. W obiektach handlowych pomiędzy godzinami 10 a 12 zakupy zrobią jedynie osoby mające co najmniej 60 lat. To oznacza pewne ekonomiczne trudności dla branży handlowej. Będzie mniej czasu na sprzedaż dla innych klientów. To sprawi, że w pozostałych godzinach nastąpi spiętrzenie odwiedzających. Trudne będzie też utrzymanie obrotów na dotychczasowym poziomie, mówił dr Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP. Specjalista nie wyklucza także scenariusza, że decyzja rządzących może wpłynąć na wzrost cen, które Polacy będą musieli zapłacić za podstawowe towary. To fatalna wiadomość. 2-3 godziny dla seniorów to ograniczenie podażowe. Poprzednio widzieliśmy, że w tych godzinach sklepy były puste. To zmniejsza obroty, a koszty stałe rozkładają się na mniejszą liczbę klientów. Ta sytuacja może wywołać presję na wzrost cen, zauważył specjalista. Na wzrost kosztów może mieć wpływ także to, że sklepy będą zmuszone do przedłużenia godzin otwarcia. Według dr Sławomira Dudka idealnym rozwiązaniem byłoby chwilowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę, co wpłynęłoby pozytywnie także na rozładowanie kolejek, co z kolei wiąże się ze zwiększonym bezpieczeństwem epidemiologicznym. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do tej pory nie odniosła się do stanowiska ekonomisty. Źródło: Money.